Witam Państwa, ja jestem Piro. Nie no dobra, żarty na bok. Hej, z tej strony Drakonager, witam w rozpakowaniu paczki od widza. A jest to paczka od Pawła Olszewskiego. Paweł jest takim, no jest moim fanem i postanowił dla mnie narysować parę rysunków i mi je wysłać. Ja Wam je za chwilę pokażę. No i dobra, oto koperta. Nic szczególnego, nie będę jej odwracał, bo tam są moje dane osobowe. No i dobra, otwórzmy ją. Dobra, koperta na bok. No i kurde, dużo rysunków, nie ukrywam. Dobra, sprawdźmy je po kolei. Tutaj taki rysunek z Derpy, taki szkic jakby. Bardzo ciekawy kształt papieru. Muszę przyznać. Ogólnie też całkiem ładnie wykonana Derpy. Dalej. Tutaj nie jestem pewien. Prawdopodobnie to jest OC Pawła, ale nie ma co do tego pewności. Jest tu też Link Yang, jak widzicie, tam na dole. No też ogólnie całkiem spoko. Szkic. Bo to nie tyle rysunek, to bardziej szkic. Dobra, dalej. O kurde. Tutaj bardzo ciekawy obrazek. Mamy tu chyba... jeszcze nie chcę się pomylić, to jest coś jakby Nightmare Moon wersji zjawy. Taki upiór trochę. Upiór na księżycu. No dobra, też spoko, bardzo ciekawe, tego nie widziałem wcześniej. Dalej, oj, troszkę się pogniotło w transporcie. Dobra, to na pewno jest już OC Pawła, Valiant. Czekaj, czy tu pisze Valiar? Mniejsza, może drobny błąd. OC, które pomagałem tworzyć. Całkiem ciekawe. Widzę tutaj biało-czerwoną grzywę. Wiadomo, patriotycznie. Dalej jest mój rysunek mojego OC w czapce Mikołaja, tylko zwracałem na to uwagę Pawłowi, ale tutaj nie poprawił tego. Mój ogon mojego OC. No, generalnie całkiem ciekawy pomysł. Bardzo dobrze wykonany. O, to dopiero początek, drodzy Państwo. Okej, okay, tutaj kolejny rysunek mojego OC. Złapmy ostrość. Dobra. No i tutaj już jest ogon poprawnie wykonany, tylko no, sam rysunek troszkę chyba robiony na szybko. Trochę szkoda, jakby się tak bardziej przyłożyć, to byłby naprawdę świetny. O, tu kolejny rysunek Derpy. The best pony. Dalej. No to jest bardzo fajna praca. To jest ten znaczy moje OC przy komputerze. Bardzo ciekawy pomysł. Tylko szkoda, że bez znaczka. No, ale pomijmy ten fakt. To chyba Facebook tam na komputerze. Tak myślę przynajmniej. Dalej, dalej. O, to jest świetny obrazek. Ja taki trochę wyglądający jak Aiden Pierce z Watch Dogs. Tam jeszcze leży kałach. Nie trzymam go, bo nie mam jak. Fajna praca, bardzo pomysłowa. Lubię takie właśnie, takie... takie groźne, takie gangsterskie. Tutaj nie wiem. Prawdopodobnie jeden z OC Pawła. Szkoda, że to nie jest tak... Trochę wygląda na niedokończony. Nie wiem, czy mam rację. Mogę się mylić. Ale ogólnie... Bardzo ładny znaczek. Dalej, dalej. Okej, troszkę się pogiął rysunek w transporcie, niestety. Poczta będzie za to płacić. To chyba Pony Rider. Nie jestem pewien. Ciężko powiedzieć. Brak znaczka, niepodpisane. Nie wiem. Jeśli Paweł to oglądasz, to powiedz, kto to jest. O, wreszcie jakiś rysunek w pewnym kolorze. Oczywiście moje OC.
wersji szkic i pokolorowanej. Tylko te skrzydła takie żółte, takie niepasujące tutaj ogólnie. No, ale mimo wszystko podoba mi się. No rety, jeszcze, spokojnie. O! Bardzo ładny rysunek Luny. Chyba widać, że to Luna. A cóż my tu mamy? Jakaś duża kartka. Czyżby list? Czekajcie. O, rysunki. Nie wiem, czy da się to pokazać w pełnej okazałości. O, to jest rysunek mojego OC. Na bardzo ładnym krajobrazie. Czy też szkicy, nie rysunek. Ale wiadomo, o co chodzi. Szkoda, że trochę takie robione na szybko te rysunki i bez koloru. Bo to naprawdę fajne pomysły masz, Paweł, muszę przyznać. Okej. Już prawie koniec, niestety. To jest bardzo ładna praca, ogólnie bardzo mi się podobała, wysłana na fejsie. Teraz mam ją w rękach. Derpi na ziemi, nie wiem, Equestrii. Bardzo ładne, bardzo pomysłowe, naprawdę. To jest coś, co chciałbym zobaczyć, naprawdę. Derpi, jakby będącą takim hegemonem Equestrii. Okej, okay, już. Jeszcze ostatni, już ostatnie rysunki. O nie, dobra, jeszcze jeden chyba został tylko. Już moment. To jest duży rysunek. Taki półkolorowy, pół szkic. Ja jestem kolorowy, reszta jest no, na szaro, szara. O, mam nawet słuchawki na uszach. Spoko, pomysł. No i dobra. Podsumowując, prace ogólnie mi się bardzo podobają, aczkolwiek na przyszłość, Paweł, taka drobna rada. Nie rób prac na szybko, przyłóż się do nich. Koloruj. Ucz się. Naprawdę mi się podobają te prace. Dziękuję za ten list. No i dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć!